Szczęść Boże, witajcie, mamy niedzielę 2 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno? Dał również swoim towarzyszom i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: stań tu na środku. A do nich powiedział: co wolno w szabat uczynić, coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca. Rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niebu, w jaki sposób go zgładzić. Dzisiaj moją uwagę zwróciła druga część tej Ewangelii, kiedy to Pan Jezus rzekł do człowieka z uschłą ręką, aby wyszedł na środek i wyciągnął uschłą rękę. Jest to dla mnie opowieść o duszy każdego z nas. Wszyscy mamy w swoim życiu mnóstwo rzeczy, których się wstydzimy, które są uschłe, które są martwe, których nie chcemy publicznie pokazywać. A Jezus nieustannie każe wychodzić na środek, pokonywać strach i przekonanie, że jestem beznadziejny, że się do niczego nie nadaje, i wyciągać rękę, by On mógł działać. Dlatego dzisiaj nie bój się wyciągnąć swojej ręki. Stanąć na środku i pokazać tego wszystkiego, co masz umarłego w sobie Jezusowi. A On to uzdrowi, weźmie cię w obronę i poprowadzi ku wolności. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.